Welcome back, Commander. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 War of the Chosen. Kochani, operacja Upadły Starzec przed nami. Wybrałem tę misję ze skrytym wejściem, czyli licznik będzie zatrzymany, dopóki się nie odkryjemy. Zasoby bardzo wysoki poziom trudności. Natomiast zapobierzemy temu, że będą mieli zatrute pociski przeciwnicy, także na misję idzie odmieniec Magik Montenius szeregowy tokarzewski. What? Nie masz ksywy? To chwila. Zwycięzca. Jesteś zwycięzcą. Także zwycięzca. Watchfox i Al. Martial Arts. No i chyba powinniśmy dać radę. Mamy hacking. To jest weź przedmiot, więc tak czy inaczej to jest hacking. Pociski niebieskoekranowe. Nie wiem, czy tutaj nie dać Al pocisków ekranowych z daleka. A tutaj po prostu jakiś granacik albo... No bo nie chcę z kodeksem, kurde, walczyć. Może bombę gazową weź sobie. Mamy te pociski szpon, ale... Ale wydaje mi się, że granaciska będą dobre. Ewentualnie tutaj można by dać. Ale tu mamy sporo życia i właśnie chcę, żeby było sporo życia. W razie czego będziesz naszym tankiem. Mamy mimika, mamy dwa granaty. Albo jeden. Jeden. Jeden mroźny, nie szkodzi. Powinniśmy dać radę, chyba. Z Wardstone'em jesteś zaprzyjaźniony. No ale trudno. No chyba, żeby kogoś innego wziąć. Dariusza. Dariusz z Kamilem. Można by. Tak zrobić. Bo łowca by się przydał w sumie, powiem szczerze. Co by się przydał? To jest zaawansowane. No. To chyba zostało... Nie zostało naprawione. Coś takiego? No. Niebieskoekranowe, tutaj mamy, tutaj zwiat, tu bijemy, tu wspieramy, wysadzamy, strzelamy z daleka, dobra. No, bo ekipa, kurde, część ekipy, kurde, będę chciał, żeby poszła na ten, na misję tamtą. Bo za chwilkę trzeba będzie tajną placówkę adwentu dziabnąć. Ale to w następnym odcinku, kochani. Coś tutaj mi nie działa, ta poduszka z tyłu. Pod plegary, bo mnie napierdzielają tak plecy, że po prostu ledwo siedzę, no ale... Cóż. Aha. Critical data. Można by, ale nie mamy. Raport o toksyczności serum. W tym kierunku trzeba iść. To niestety są okna, których się nie da przebić, także trzeba by tędy podejść. Znaczy, da się je przebić, ale... Ale chyba to nie zadziała. Dobra, mamy... Adama. I go where you tell me. Idź, stary, zobacz, co się dzieje przed nami. Tu jest piętro wyżej jeszcze akcja. I go where I'm needed. Jeszcze wyżej. You cannot run. Archone i 2T. Lęk przed żmijami, no to zajebiście. Wow. Normalnie jest panika. Znaczy normalnie, jakby to nie wyszło. Rozkaz, ruszaj. No dobra, jej. Co za miskliki po prostu. Gazu. What the fuck? Z tym telefonem się dzieje?
Przepraszam na chwilkę, ale... Aha, MMS-y dostałem. Dobra, ilości miliardy. Pom, 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 pom. Ty, Marty, też chodź, bo masz tam jakieś ciekawostki związane, tak mi się wydaje. Ci stoją na dupie. Podbiegniemy dalej. Dobra. Tutaj osłony nie ma żadnej. Wolałbym się schować, tylko gdzie? Tu, a, tu jest wyjście, dobra. No właśnie, tutaj się zaczyna powoli akcja. Już idę. A ty możesz przeskoczyć tędy. Tędy tu i tak zrobimy. Flara. A tu niestety nie, ale tu. I Watch Fox. Może tu? Wyznaczam strefę ogniową. Mamy żniwiarza, można by tu zacząć od tego. Od zadymy. Oczywiście tam jest wieżyczka. Marty ma oczywiście pociski niebieskoekranowe, ale stąd nie widać. Ciachs. No bo co? Tu można pierdyknąć granatem. Niedobitków żniwiarzem. Dostaną tamci. I tamci na pewno, kurde, się wstrzają. Chociaż w zależności, ale tutaj będzie widać nas. No i właśnie dlatego chciałem, kurde, mieć ten. Chyba żeby ich po prostu powystrzelać tu. No bo kto ich widzi? Kto tych z tyłu widzi? To nie jest głupi pomysł nawet. Tutaj nie będziesz, chyba żeby. Zdalne uruchomienie nie mamy. Można by Claymora zapodać, ale Claymora chyba zostawimy sobie na później. Emilia Smith jest naszym dodatkowym żołnierzem tutaj. Dariusz ma bombę gazową, która się może przydać. Tu mamy protokół bojowy na wieżyczkę w razie W. No bo kto wie, tych trzech tylko widzimy, nie? Nikt ich nie widzi tam tych innych. Ty masz pełną osłonę, zobaczmy co tutaj za hakowanie nam to da. Dezorientuje wszystkich wrogów, spoko. To by się przydało. No, chyba tak zrobimy, bo ci są bardziej groźni niż tamci. Jest też wieżyczka, więc po prostu ich wystrzelamy tutaj z miejsca, nie? Nie będzie trzeba łazić nigdzie. Rzucam granat! No, oczywiście licznik czasu się włączy. Dariusz. Zrozumiano. Super. UFO zneutralizowane. Ślicznie. No. Trudno. Trochę happy. As you order, commander. No one will cross. Być może wystrzelimy tą wieżyczkę teraz w kosmodrom. Można by ją przejąć.
Natomiast ona nas nie widzi, ta wieżyczka, więc... Albo dobra, zniszczę po prostu. Ta kamera jest jakaś z tak zwanej dupy. 7 tur, także sporo czasu. Można by oczywiście wkraść się, nie, nie wkradniemy się tędy. Gdzie są wejścia tutaj do tego miejsca? Tu? I tylko jedno jest. Zobacz, co się dzieje dalej może. Oho. Kolejna wieżyczka. Tu oczywiście nas zobaczą. Ale tu nie. Może wejdę w pułapkę po prostu overwatchową. Zaraz będę na miejscu. Wypatruję wroga. No bo nie mają tutaj, wiecie, Yellow Alerta, nie? Znanego z Long War'a, dwójki. Aha, już przychodzą te. Chyba podciągnęli rezerwę. Czyli może przyjść, zobaczcie, bo jeżeli to znaczy, że wszyscy są, to jest 6 typów na mapie tylko. A to może oznaczać, że przyjdzie tak zwany śmieszny... skurczybyk. No. Tą ściankę zniszczymy przy okazji też. No oczywiście Overwatcha teraz nie mamy. Bo to była nasza. Można włączyć żniwiarza. I potem tam. Parabusz! To dostajemy gratisowo za zabicie po prostu. Tego wolałbym nie niszczyć. A, tam z tyłu byli. Dobra, czyli może nie być tego. Gdzieście? Tutaj była ekipa jeszcze. A, ty nie masz, kurde, tego. Jak żniwiarza odpalamy. Uuu, niedobrze. Pięknie. Automat, prędkość wreszcie i datapad. Automat zabija ten od razu, no nie? Już idę. Nie wiem, czy tego zniszczyć. Tu, typa. Chwila, bo tutaj zniszczymy. Tak, widzicie? Na górze zniszczymy mu, kurde, jego podłogę. Granat poszedł. No i mimika w razie czego jeszcze. Jak mówię, no mimika będę używał w ostateczności, nie? Nie widzisz go stąd? Zobaczymy, czy Dariusz tak naprawdę może coś tutaj zdziałać. Mam nadzieję, że tak. Tak jest, wykonuję. Może. Aż wybuchł? Już nie będziesz kozaczyć. O nie. No i czekamy na tamtych. Order's confirmed. On the move. No można zorientować, nie, wrogów. Ci przyjdą. No bo po co mam dać Emilii, kurde, killa? Znaczy XP za zabicie, skoro może Dariusz dostać to XP, nie? Nie bój żaby! Tak jest, w ramach Overwatcha krytyki mogą się posypać.
A ty nie masz tutaj, czy masz osłonę? No właśnie. Mutony, tu jest wieżyczka jeszcze na górze. Trzeba będzie chyba zdezorientować ich wszystkich. Tak mi się coś wydaje. Oh fuck. Oh fucking shit. O kur. D. I jeszcze się palisz, zajebiście po prostu. No, trzeba by zdezorientować, bo może być niewesoło. Na dwie tury. To by było dobre, tylko... Nie, tamtego mutona nie dziemniemy. Tam będą flankowane, ale wydaje mi się, że tamtych być może zabijemy. Jakoś. Feel the power of the Templar. Bo tu podbiegnę, dziabnę. A będę mogły włączyć parowanie, no nie? Zwłaszcza, że mamy Blade Storma. Więc może jest to pomysł. Aha, super! Czyli na pewno nie będzie skurczybyka wybrańca. Wesoło. Cztery, ale nie ma żadnej osłony. Tego typa, znaczy wiadomo, że oni są dezorientowani wszyscy, nie? Tyle dobrze, nie wiem, czy to nie jest czas na mimika właśnie. Tego typa stąd, ale to... Tu jak się wychylimy w prawo... Nie, bo on jest w tamtym kierunku. No ale tu? Czy raczej w tym kierunku iść? No bo Dariusz może tamtego zlikwidować z tego miejsca, nie? A, nie może. Run and gun? Nie, mamy bombę gazową. Mamy ciachnięcie całkiem niezłe. Od 6 do 8, to za mało trochę. No można by się schować tu. Tylko co z tym tak naprawdę? Może w ten sposób się schować. Natomiast tam jest ta. To raczej w tym kierunku. Wyruszam. Tutaj od 6 do 8, 94 na krytyk. Krytyk nam daje... Nie mam pokazanego, ile nam daje. Plus 4 chyba. To jest 10, to jest 100. 9. Znaczy w sumie 11, nie? Ostatni magazynek! A, mamy zerwanie pancerza, zajebiście. Ale jesteśmy nieujawnieni. Ej, ja myślałem, że jesteśmy ujawnieni. A, to spoko. Wydaje mi się, że to jest czas na mimika. Ale zobaczymy jeszcze. Wiem, że ustawiłem ją w ten sposób, ale... No ktoś musi, kurde... zadziałać, nie? Wow! Zadziałać w sensie, że ktoś będzie przynęto, bo ona i tak nie będzie tej pani w następnej misji, no nie?
No chodźcie, brudasy. A ty nie możesz zniknąć, stary. Nice. Właśnie, ten jak się ruszy, to dostanie w pierdzielo. W ten oto sposób. I git. Dobra, warto by coś powoli zacząć hakować, nie? Zabijmy tego. Przy pomocy Watchfoxa i... naszego żniwiarza. ...80%. Potem jest umiejętność, która zmniejsza to, jeżeli nas nikt nie zobaczy w momencie, w sensie tutaj mamy widok, mieliśmy widok tamten lęk przed żmijami. Jestem w drodze. Przeczesuję teren. Position confirmed. On overwatch. Przechodzę na pozycję. Aj. Szlakby to. Szlakby, szlakby. Volt zadaje od 3 do 6. You won't escape my Puch. Za piątaka. A koniec dezorientacji, także teraz będą mogli. Nie! To jest bez sensu. Te wszystkie overwatche nie były dla ciebie. No ale to był twój błąd, stary, że przyszedłeś tak blisko. No ja wiem, że on się ten. Za chwilkę. Stąd spierdzieli, ale mamy za dużo ludzi tutaj, żeby ci to wyszło. Mamy 4 tury. No i to był twój błąd, stary. Żmijas idzie. Au. Huragan stali. Habaduziu, habuduzium. Tak jest. Cyk, nie ma. What the fuck, co się wydarzyło? Stary, gdzie ty jesteś? To jest stary, powinieneś być gdzieś tu? No, tu jesteś. Dobra. Zróbmy, żeby to było mądre. A, dobra, ciemniej. A, mamy nadal błyskawiczne ręce, wszelakie. Więc strzelimy sobie 2 razy. Wow. Marty się nie pierdzieli. No i tyle. I po misji. No, powiem szczerze, że super przewagę mieliśmy, zwłaszcza, że mieliśmy dodatkową osobę, nie? To by było ultra. No ale cóż. Takie życie. No 2 rannych, ale kurde. Nie szkodzi. Tu płonący ten. Tak, żeby... Marty było widać. Tylko co to za kadr jest w ogóle? No i nie widać tego. No dobra, ale żmijasa widać z tyłu. Okej. Okay. 73 wspólne ofiary, o masakra. Ciekawe, czy to są faktycznie jakieś dane wzięte z, faktycznie z gry, czy jakieś z dupy, nie? Żeby propagandę tylko rozsiewać. No dobra, kochani, także teraz czeka nas od razu
Tajna baza adwentu z fiolką, no bo faktycznie już warto by zacząć robić te misje. Kurde. Misje główne. Awanse 3 aż, lekko ranny 5 dni, także nie pójdziemy na pewno na misję, ale to nie szkodzi. Niektórzy zmęczeni, ocena zagrożenia jak najbardziej. To daje po prostu Overwatcha, nie? Strzelanie w biegu. To się nie ma co zastanawiać. No i rozrywacz też się nie ma co zastanawiać specjalnie. Większy magazynek mamy. Zaawansowany automat. Mobilność. Zwłoki Archona, wieżyczki Mutona, upiora. Bzdury, bzdury, bzdury. Ta mobilność i automat. Hello, Commander. Hello. Pytanie, kto pójdzie na następną misję. Chyba, żeby tobie dać, kurde, mobilność. Nie wiem, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy mobilność. Nie, nie mamy mobilności. No, będę musiał, kurde, dać tu chyba mobilność. No. Bo tu mamy mobilność u... Kawa? Nie. A, bo mobilność chyba zwiększyłem, wiecie, idąc na tę misję specjalną. Większy magazynek może by się przydał. Albo automatyczna ładownica jedna, no. Dobra, kto pójdzie na misję? Wardstone... Aha, mieliśmy i tak czekać na Konrada, dobra. Także to można równie dobrze trochę poskanować się tutaj. Mamy 3 dni. Topy metali, super. Wychodzi z szoku. Tu jest jeden dzień. No, poczekamy z tym do końca. Zwłaszcza, że mamy niedaleko, więc stąd od razu będzie można przeskoczyć. Super. Awans i... Na twierdzę tej istoty. Nie wiem, czy tu mamy... Super. No właśnie, ale nie, bo jest twierdza... Nie ma znaczenia, czy musimy nawiązywać kontakt. Super. Piotrek, atmosfera! Strzelec wyborowy, zajebiście. O, stary w ogóle. Ojojoj. Deszczu! Człowieniu, co ty masz na sobie w ogóle? Weź, stary, jakieś ręce ubierz chociaż. No! O, masakra. Strefa śmierci albo pojedynek. O, masakra. Chyba strefa śmierci. I tu jakiś magazynek ci dać i super. Natomiast trochę bzdurnie to robię. Aha, miałem zobaczyć, czy kurde mogę zabierać te. PSB. Kto tam dostał od nas? Eskorta. Eskorta. Dlaczego nie mogę? Bo tam było jakieś, że możemy coś zrobić z tym. No to chyba nie możemy. Dobra. 20 punktów. Mamy tak. Obecność bojowa. Towarzysz otrzymuje dodatkową akcję. Kogo nazywasz towarzyszem? W turach dwie. Fajna sprawa. A kto jest twoim kumplem? Czy nie masz? Brak towarzysza. No dobra, czyli to się nie opłaca na razie. Zemsta. Darmowe ataki przy użyciu broni typu pazur na przeciwników, którzy wchodzą w zasięg lub walki rucznego atakują. Super. Potężna wersja trybu warty. Zamiast automatycznego strzału można wykonać dowolną akcję. What? Niektóre akcje są niedostępne podczas zatrzymania, na przykład warta. Czyli co? Nie robię Overwatcha, włączam zatrzymanie, ktoś tam wychodzi z cienia i ja wtedy mogę na przykład go... Nie wiem, pazurem, albo sędzią, albo gniewem, albo smagnięciem, tak? Ultra.
bierzemy to, zobaczymy o co chodzi. No i bierzemy zemstę. No, bo to jest kurde darmowy atak. Też jak będzie na przykład wąż nas przywoływał czy coś. Super, kurde, blaszka. Tylko ty jesteś zmęczony, czy nie? Nie, nie jesteś, to idziesz na misję. Mamy Kadma, mamy Watch Foxa na misję. Trzy osoby. Może deszczu pójdzie. Cztery. Pięć. Może ktoś na dole. Może Charlie'ego? No tu jest jeden dzień, ale to będziemy mieć chyba ten jeden dzień, tak mi się wydaje. Elirium za 7 godzin. Zobaczymy, co to da. Jednostki zasobów mamy dużo. Zdobywa informacje. Zasoby. Stopy metali obcych, a tutaj są i Elirium. Wydaje mi się, że to się bardziej opłaca. Dwa dni, wiem. Natomiast to Elirium 7 godzin. A to właśnie, 21 dni. To będzie jeden dzień i parę godzin. Wiem, że dam maksa to robię. Obwody z Elirium, karabin plazmowy i... Nice. To zainspirowano karabin plazmowy teraz, 15 dni. Nie wiem, czy Archona nie zrobić. Ale jeżeli to mnie zainspirowano, to chyba to zrobimy. No. Aha, no i to miałem zobaczyć. Tak, jest obwód z Illyrium. Dodatkowy pancerz 20. Mamy sporo. Bierzemy. I teraz, kochani, można śmiało budować ambulatorium. Tak, tego nie potrzebujemy na razie. Buduj szybciej to. Bo potrzebujemy ten czas leczenia zmniejszony. I to też usuwa te negatywne perki, nie? Że tam ktoś się boi żmij albo tam kogoś, nie? Centrum szkoleniowe, aula. Aha, przeniknięcie do twierdzy, blokowanie misji wybrańca, można by. Żołnierz ranny, zebranie informacji, zmniejszenie postępów, mobilność, pojmanie żołnierza średnie, więzi żołnierzy awans, zebranie zasobów, zasoby, zdobycie łupów, cokolwiek to znaczy. Stworzenie PSB, rekrutacja technika, lepszenie sprytu bojowego. To jest fajna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że to zrobimy. Ta mobilność. Sierżant. No, tu mamy mobilność plus jeden. Chyba dla Dariusza albo Wardstone'a. Ty jesteś porucznikiem. Dariusz też jest porucznikiem. Albo dla... przyszłej Jane. Nie, wydaje mi się, że tutaj trzeba zainwestować. 20 zasoby mamy. Żołnierz ranny wysoki, wiem, ale nie szkodzi. Go. To są 6 dni, ale zmniejszy nam się. Teraz zmniejszymy to, plus zmniejszymy tam o 2 dni. To szkolenie chcę skończyć. Dobra. Także jeden dzień, 12 godzin. I na tym, kochani, zaprzestaniemy. Rany wyleczone. Chyba, żeby... Nie, no dobra. Tu 10 dni, no nic nie zrobimy. Czyli co? Konrad, Elena, Quickens. A, już może ten. Zobaczmy to razem, bo i tak jest odcinek w miarę krótki. Tak mi się wydaje. No, na tajną bazę pójdziemy. Już pójdźmy w tym kierunku głównej misji. Mamy protokoły niebieskoekranowe, więc się kodeksów nie boimy. Zobaczmy, co możemy. Smoke warhead. Pole. Można by się ukryć natychmiast. To zużyje. 50 zasobów to kurde zbiera. Mamy za mało. Zwłaszcza jeżeli będziemy mieć... To muszę zrobić. Bo tam mamy szaleństwo, nie? Chociaż... No dobra, pójdziemy. Pójdziemy z naszym kimś. Zrobię oczywiście tego psionika przed następną misją. Więc to spokojnie. Nie wiem, czy niebieski ekran jeszcze jeden by się nie przydał. Wydaje mi się, że tak. Jakieś wieżyczki, jakieś bzdury, nie? Będą.
apteczki mamy. EMP, wabik nie mamy. Dobra. Czyli tak, wyjdziecie. Z deszczem się zastanowimy. Watch Fox raczej pójdzie. Elena pójdzie, mamy tutaj. Z kim ty? Ze Świętym. Święty poszedł na misję. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, na tajnej operacji. Może deszczu pójść w sumie. Bo ty masz... No właśnie, dlatego się kurde wkurzyłem wtedy. Bo... mamy tę broń, która daje nam lunetę, a nie ma tego. Magazynka, więc... Teraz mamy magazynek, ale nie mamy lunety. Wolałbym chyba lunetę już. Bardziej. Pistolet magnetyczny to... No. Albo zaawansowany automat. Że będziemy zastrzeliwać niezależnie od punktów życia. Komuś go musimy dać. Doskonały miękki spust i zaawansowana kolba, więc tobie nic więcej nie potrzeba do życia. Zabrali ci stary ten. No właśnie to. Chyba żeby wziąć większy magazynek. Plus od flasha. Plus zaawansowany automat. Szansa na zabicie 10%. Ale... tutaj raczej nie strzelamy z tego aż tak często, więc... No do cholery! To. Potrzebujemy... dwa granaty, bo się przydadzą. Mimik. Tu mamy, tu nie mamy. No, wydaje mi się, że też niebieskoekranowe. Pociski tutaj. Mamy 0,22, bo tu jest chyba... Nie, nie mamy tego. To by było dobre, ale... Myślałem, że... będzie też możliwość cichy zabójca. No właśnie, nie wzrasta na wyjście z trybu cienia. Dobra, mamy to. Kogo potrzebujemy jeszcze? Jakiegoś łowcę albo coś? Specjalisty, Darka. No to będzie ważna ten. Więc chyba Darka znowu weźmiemy, zwłaszcza, że jest przygotowany. Plus dodatkowo mamy Ranengana teraz. I uniki. Pożyczymy sobie broń. No i tyle. Także kochani, to nasza ekipa, która idzie na misję, tajną bazę. Deszczu przyszedł, teraz w ogóle idzie na misję, nie? No ale cóż, wydaje mi się, że jest ok. Tu mamy 4 apteczki. Sanitariusz polowy, tak? 4 apteczki mamy. W razie czego gra naciska. W razie czego te tu snajpujemy. Tu napierdzielamy, tu napierdzielamy lepiej. Tutaj napierdzielamy z boku. Z tyłu tu mocniej. Bo tam zbieramy ten. Tą fiolkę i idziemy. Dobra, także kochani, to ekipa, która pójdzie w następnym odcinku. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.